koniec przerwy, wznawiamy te obrady. Stwierdzam, że panie radne się zwolniły. Kworum jest na stan 15, obecnych 12. Wznawiamy obrady, przystępujemy do omawiania projektu uchwały numer 1. Sprawy zmiany uchwały numer 27/362/13 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. Państwo otrzymali wersję pisemną projektu uchwały, była przedstawiona przez poszczególnych komisjach. Proszę bardzo przewodniczący komisji o wyrażenie opinii co do projektu uchwały. Pan Eugeniusz Macierewicz. Opinia pozytywna. Pan Zbigniew Łakowski. Opinia pozytywna. Pan Krzysztof Konarski. Dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie projektu. Nie widzę chętnych. Proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały numer 1? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, rada większością głosów podjęła uchwałę przyjęciu przeciw. Projekt uchwały numer 2 w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020. Również państwo otrzymali w formie pisemnej. Była też tematem dyskusji posiedzeń poszczególnych komisji. Proszę mi przewodniczący komisji o wyrażenie opinii do projektu uchwały. Pan Eugeniusz Macierewicz. Opinia pozytywna. Pan Zbigniew Łakowski. Opinia pozytywna. Pan Mieczysław Konarski. Opinia pozytywna. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Jeżeli nie ma uwag do projektu uchwały, proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, rada jednogłośnie podjęła uchwałę numer 2. Projekt uchwały numer 5 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego. Również państwo otrzymali pisemną projektu uchwały otrzymali. Była również tematem posiedzeń poszczególnych komisji. Proszę bardzo więc przewodniczący komisji o wyrażenie opinii do projektu uchwały. Proszę bardzo, pan Eugeniusz Macierewicz. Opinia pozytywna. Pan Zbigniew Łakowski. Opinia pozytywna. Pan Mieczysław Kornalski. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o zakres, listę planu finansowego tych wydatków nielegalnych, chodzi o to poprawkę, pan wójt wnosi o przyjęcie pozycji, mamy tu załącznik, czy nie mamy? Nie ma. Nie ma. W każdym bądź razie. Aha, tu nową wersję. To jak państwo zauważyliście, jest doszła pozycja wydatków bieżących. Gospodarka mieszkaniowa, wycena mienia gminnego, tu jest zakup usług pozostałych na 4213,40 zł dodatkowo. Stąd też suma wydatków niewykazów jest 183 900,70 zł. Na co składają się wydatki majątkowe 179 687,30 zł i właśnie te wprowadzone 4213,40 zł wydatków bieżących. Wnoszę o podjęcie uchwały z tą autopoprawką. Dziękuję, proszę bardzo. Czy są jeszcze? Nie ma. Proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały numer 5 wraz z autopoprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, rada jednogłośnie podjęła uchwałę numer 5.
Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Miękina. Również Państwo otrzymali wersję pisemną projektu. Projekt nie był omawiany na Komisji Oświaty, w związku z tym proszę Pana Wójta o przedstawienie projektu osoby upoważnionej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Powyższy projekt zakłada zmiany ustalonej w poprzedniej uchwale stawce dotyczącej przekazywanych środków na jedno dziecko w tej formie, o której tu jest mowa, wychowania przedszkolnego. Wynika to z analizy stawek, które są w okolicznych, że tak powiem, jednostkach samorządu terytorialnego, jak i na terenie Polski. Stąd też jest taka propozycja, aby było to 350 miesięcznie dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów, o których mowa w ustępie prowadzących żłobki na terenie gminy Miękina, i 250 zł na jedno dziecko dla podmiotu, o których mowa w ustępie 1, prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Miękina. Te stawki nowe i tak są wyższe niż te, które funkcjonują i obowiązują na terenie Oświęcimia. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pozostałych przewodniczących o wyrażenie opinii do projektu uchwały. Pan Eugeniusz Maksylewicz. Opinia pozytywna. Pan Mieczysław Konarski. Opinia pozytywna. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę chętnych. Proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 6? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, Rada Gminy nie podjęła jednogłośnie uchwały. Projekt uchwały nr 7 w sprawie uchwały nr 27/320/13 Rady Gminy Miękina z dnia 1 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Państwo otrzymali pisemną wersję projektu, która była przedstawiona tylko na Komisji Budżetu. Nie, nie następnie. Bo to nie była tylko na Komisji Oświaty. Proszę bardzo o przedstawienie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, powyższy projekt koryguje wzór poprzedniej deklaracji, co do której organ nadzoru miał pewne, do niektórych pozycji pewne zastrzeżenia. Między innymi takie, żeby adres mailowy nie był wymagany, numer telefonu, żeby były to fakultatywne pozycje, a nie obligatoryjne, jak było na poprzednich. Ponadto, mając już doświadczenie, jakby nie było, prawie półroczne w zakresie gospodarki odpadami i prowadzeniem tej ewidencji, no Panie własne sugestie tam naniosły, mające na celu usprawnienie prac związanych z wprowadzaniem danych. Nowy wzór nie obliguje do składania nowych deklaracji, tylko na bieżąco po wprowadzeniu, po wejściu uchwały w życie już będzie wydawany nowy wzór. Dziękuję. Proszę bardzo, Przewodniczący Komisji o wyrażenie opinii do projektu uchwały. Pan Eugeniusz Maksylewicz. Opinia pozytywna. Pan Mieczysław Konarski. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie tego projektu. Nie widzę chętnych. Proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 7? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 7. Projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu na lokale użytkowe. Państwo otrzymali pisemną wersję projektu uchwały dopiero w dniu dzisiejszym. Proszę bardzo Pana Wójta o przedstawienie projektu. Proszę Państwa, to
dotyczy ten miesiąc umowy, my mamy docelowo pawilon rozebrać i tam z tyłu magazyn zbożowy, ale racji tego, że wstępnie z panem prezesem ZUK-u ustaliliśmy, że na miesiąc luty będzie rozbiórka, więc jeżeli ci państwo chcą mieć jakiś tytuł prawny, przepraszam, chcą mieć tytuł prawny do zajmowania nieruchomości, również dla nas to jest wygodne, chcemy o miesiąc przedłużyć, bo myślę, że w lutym rozbierzemy pawilon ten i z tyłu magazyn zbożowy i to dotyczy tych rzeczy. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie tego projektu. Proszę bardzo. Nie widzę chętnych, proszę o przegłosowanie. To jest za przyjęciem projektu uchwały nr 8. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 8. Projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków. Państwo również otrzymali w dniu dzisiejszym. Proszę bardzo pana skarbnika o przedstawienie projektu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w powyższym projekcie jest jedna tylko pozycja związana z tym, iż po stronie dochodów wprowadzamy kwotę 3000 zł i po stronie wydatków również tą samą kwotę. Z czego ona wynika? Wynika z otrzymania nagrody zajęcia trzeciego miejsca i środki te za projekt, za złożony projekt, wniosek pod nazwą tam uzasadnienie pisze Wydział Obszarów Nowego. Proszę bardzo, Wydział Obszarów Wiejskich przesunął przyjazna wieś. O, tak. Przyjazna wieś, ale to Wydział Obszarów Wiejskich organizował w zasadzie konkurs na kompatybilność pewnych projektów unijnych, chociaż my salę sportową w Dunkini budowaliśmy z RPO, ale tylko panele zostały wybudowane właśnie z tych środków przeznaczonych na rozwój wsi, a obok Schetynówka i za połączenie tych rzeczy w jedną, że tyle środków pomocowych na jedną inwestycję uzyskaliśmy, bo parkingi z czego innego, droga z innej pomocy, a panele z tego sprowu, więc dostaliśmy trzecią nagrodę i to właśnie był kłopot z jakiej pozycji budżetowej. To nie dla mnie pieniądze poszły na rusz. Na promocję zostały skierowane te 3000. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jest taka prośba i przyzwolenie, że w sytuacji, jeżeli, bo mamy jeszcze jutrzejszy dzień, okaże się, że przyjdzie jakaś informacja, która będzie wymagać wyjęcia w powyższym projekcie, abyście Państwo mieli to na uwadze i zezwolili. Natomiast to o fakcie, co to było i w jakiej wysokości, zostaniecie poinformowani na posiedzeniu następnej sesji. Jeżeli będzie taka potrzeba, możliwe, że nic już takiego nie wpłynie do urzędu, co by wymagało i było w kompetencji Wysokiej Radzie i ujęcie w powyższym projekcie budżetu. Wnioskuję pozytywne zaopiniowanie. Dziękuję, proszę bardzo. Może jakaś nagroda 1 000 000 zł, bo byśmy tak w tym celu nagrody, tak jest skarbnik. Dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie tego projektu. Nie widzę chętnych. Proszę bardzo o przegłosowanie za uchwałą nr 9 raz z wyrażeniem zgody, o co prosił skarbnik. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 9. Projekt uchwały nr 10 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Miętnia. Państwo również otrzymaliście ten projekt w dniu dzisiejszym. Proszę bardzo o przedstawienie tego projektu pan burmistrz. Proszę Państwa, tu już raz była uchwała o sprzedaży tej działki, ale z racji tego, że potrzeby zakładu usług komunalnych i z
sprawy związane z kanalizacją musieliśmy na jednej działce, panie prezesie, ile? 14 czy 16 metrów kwadratowych wydzielić, więc pod tłocznie, więc musieliśmy wydzielić i już nie były te same numery działek i trzeba było zmienić powierzchnię, więc przeznaczamy tą działkę. To jest przy stacji przy ulicy Wodnej, na rogu ulicy Wodnej, jak się nie mylę, Wrocławskiej, przy zakładzie przy stacji uzdatniania wody w tym miejscu ta działka będzie przeznaczona. Chcemy ją przeznaczyć do sprzedaży. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, czy są inne uwagi? Nie widzę. Proszę bardzo, przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 10? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 10. Zamykamy punkt 5. Przechodzimy do punktu 6. Informacja przewodniczącego. Państwo otrzymali w dniu dzisiejszym termin posiedzeń komisji oraz sesji na rok 2014. Jak również proszę przewodniczący komisji o opracowanie i złożenie planów pracy komisji na 2014 rok. Wpłynęła uchwała nr 1528 łamane przez 13 sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie apelu do Sejmie RPA i Senatu RPA dotyczącego zniesienia podatku od wydobycia niektórych kopalin. Państwo pozwolą, że to odczytam. Sejmik województwa dolnośląskiego zwraca się do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zniesienia w całości lub w części obciążenia finansowego polskiej miedzi i srebra podatkiem od wydobycia niektórych kopalin. Wprowadzony w 2012 roku podatek wydobycia niektórych kopalin jest obciążeniem dotyczącym jednej firmy w kraju i jednego województwa, a jego funkcjonowanie w obecnej formie prowadzi do spadku konkurencyjności polskiego przemysłu miedziowego na świecie. Charakter tego podatku powoduje, że z powodów fiskalnych wydobycie rudy miedzi i srebra może stać się w niektórych dolnośląskich złożach nieopłacalne. Realnym zagrożeniem staje się zamknięcie części kopalń pomimo istnienia niewyczerpalnych złóż tych pierwiastków. Wstrzymanie wydobycia, a w konsekwencji wielotysięcznego bezrobocia w regionie, który do tej pory był jednym ze środków polskiego dobrobytu, oraz redukcja prowadzonej działalności przez firmę będącą największym płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w skali całego kraju jest prawdopodobnym scenariuszem. Dolny Śląsk został już w przeszłości dotknięty arbitralną decyzją ścigającą tutejsze zagłębie węglowe, które doprowadziła do katastrofy społecznej o bezprecedensowym wymiarze. Katastrofy, z której skutkami duża część województwa dolnośląskiego zmaga się do tej pory. Powtórzenie podobnego scenariusza, czyli wykreowanie narzuconymi warunkami fiskalnymi częściowej likwidacji kopalń z węglem miedziowym uważamy za niedopuszczalne. Utrzymanie przepisów podatkowych prowadzących w swoim efekcie do zaniechania działalności gospodarczej, której te podatki dotyczą, uznajemy za sprzeczne z polską racją stanu. Sejmik województwa dolnośląskiego wyraża przekonanie, że podatek od wydobycia miedzi i srebra powinien zostać w całości istotnej jej części zniesiony. Podpisał przewodniczący sejmiku województwa dolnośląskiego Jerzy Pokór. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, aby zabierając głos stosowali się do właściwego formułowania interpelacji bądź zapytań. Również przypominam o formie pisemnej składania interpelacji i zapytań. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, panie rado, panie wójcie. Zbliża się czas po nowym roku, kiedy szanowna rada będzie podejmowała uchwałę odnośnie funduszu sołeckiego.
I tu mam takie informacje, że została wprowadzona nowelizacja, która będzie wprowadzona w 2014 odnośnie właśnie Funduszu Sołeckiego. O co chodzi? Do tej pory gminy, które wprowadziły ten Fundusz Sołecki, otrzymywały z budżetu państwa zwrot w formie dotacji celowej części ich wydatków wykonanych w ramach funduszu. I tu jest taka prośba do Szanownej Rady, żeby się zastanowić, bo ta nowelizacja wprowadza, że będzie 30%, 40% lub 50%. Do tej pory było 10%, 20%, 30% zwrotu tego właśnie państwa. I to będzie nam się opłacało, wprowadzając ten fundusz sołecki, bo jednak 30% zwrotu od państwa jest to małą sumą. Moglibyśmy to przeznaczyć na rozwój naszych sołectw. I to jest taka prośba, bo tam jest, w sumie są cztery punkty nowe, które będą wprowadzane w tym funduszu sołeckim. I tu jest właśnie ten jeden punkt, który jest właśnie bardzo ważny. I drugi, że będzie można łączyć ten fundusz sołecki z innymi miejscowościami. Czyli jeżeli w Rublowicach będzie budowana szkoła, to my byśmy mogli z naszego funduszu sołeckiego przeznaczyć częściową pulę na pomoc. No tutaj, bo jest taka potrzeba, prawda? Trzeba świetlice budować, czy tam w innych miejscowościach, a to już będą mieszkańcy decydować. I jest taka kwestia, że Rada no, podjęła tą uchwałę w nowym roku, nie w styczniu, a w marcu. Bo Pan Wójt zawsze tutaj widzę na początku roku, daje jakby do przegłosowania i wyraża sobie niechęć do tego funduszu. W związku z taka prośba Szanownej Rady, żeby no, w miesiącu marcu tą podjąć, bo Szanowna Rada ma czas od stycznia do marca po podjęciu uchwały. To jest taka jedna prośba i mam dwa jeszcze pytania do Pana Wójta. Panie Wójcie, w tym roku Pan no, nam zabronił wykonać inicjatywy społecznej w działce 153 między ulicą Szkolną i Szkolną. No, Pan się zadeklarował, że będzie to gmina tą działkę zagospodaruje. Do tej pory tylko zostały wycięte drzewa. Nic się tam nie dzieje. Czy, no i takie pytanie, czy to będzie w tym roku, no już nie na pewno, czy następnym roku będzie ta działka zagospodarowana przez Urząd Gminy, bo w piśmie Pan, który pismo wysłał do mnie, było brzmienie, że będzie to działka rekreacyjno-wypoczynkowa. No i proszę Panie Wójcie, żeby Pan w tej właśnie kwestii się wypowiedział. I jest drugie takie pytanie, mieszkańcy się do mnie zwrócili, zapytaniem do Pana Wójta, jak będzie przeprowadzona droga z ulicy Piastowskiej do nowej szkoły, kiedy nie wyraził zgody na tą drogę Pan, który przedsiębiorca. Jest taka informacja, którą no, dzisiaj rano otrzymałem, że nie wyraził zgodę na przeprowadzenie drogi do szkoły przez ulicę Piastowską. Czyli ze swojej posesji miał udzielić 6 metrów i czy coś w tej kwestii będzie wiadomo. Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Proszę Państwa, jestem zaskoczony postawą Pana Sołtysa, który zaczyna decydować, jaki porządek dzienny ma być na sesji Rady, co Rada ma robić. I ja uważam, że pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady, ustala porządek dzienny. To jest jedna rzecz. Co do planu zagospodarowania, jakby Pan się bardziej interesował sprawami wioski, to Pan wiedział, że jest projekt i w przyszłorocznym budżecie będzie zagospodarowany ten plac. U Pani Ani Babik jest rozrysowany dokładnie, co ma tam być, tylko trzeba się interesować sprawy wioski. Proszę Państwa, tu Państwu pokażę, jak Lutynia wygląda i boisko. Może, o! Proszę zobaczyć, co się dzieje, butelki, wszystko. Panie Sołtysie, to jest Pana też domena, że Pan powinien na... Proszę zobaczyć. To i dzisiejszego rana. Nie Pan gdzie? Ja wiem. Dobry, jeszcze raz. Proszę Państwa. Ktoś, kto chce się interesować sprawą wioski, to proszę zobaczyć. Jest dokumentacja. Starczy pójść do pracownika merytorycznego, nie do tego wójta, tylko do pracownika merytorycznego i zainteresować się, co jest i co będzie zrobione, a nie ten. I ja sobie nie życzę, że Pan
negatywnie cały czas gminę przedstawiał, czy pan, nie wyraził zgody na przejście drogi. Są prowadzone negocjacje, jaka ma być szerokość zajęcia działki pana Lutyni. I o ile wiem, nie mówi nie, tylko mówi, że proszę tak mi zrobić, żeby było jak najmniej mojej nieruchomości. I ja widzę, że część osób tylko napędza się negatywnymi informacjami. Mamy 98% już projektu tej drogi z odwodnieniem, z kanalizacją, a ja słyszę, nikt pana nie upoważniał do prowadzenia rozmów w sprawie negocjacji z panem Sołką. Ja na dzień dzisiejszy jestem wójtem i prowadzę rozmowy, wiem, na jakim etapie są. Na razie projektant mnie nie informował, że są takie problemy. Pan Soroko, o ile przepraszam, pan powiedział, że nie zgadza się aż na tyle zabrany. Prowadzimy rozmowy, nie będę zawsze, dopóki nie ma podpisanego aktu notarialnego, tak jak tu, proszę państwa, 17. Pokażę. 17 grudnia aktem notarialnym otrzymałem działkę 412 pod budowę drogi i kompleksu w Lutyni. I to jest dla mnie najważniejsza rzecz, bo wreszcie gmina ma nieruchomość. Chociaż mówili, że nie dostanę tej działki. Otrzymałem działkę. Tak samo, dopóki nie będę miał podpisanego porozumienia z panem Soroko, na tyle powiem, że to nie będę informował, na jakim etapie toczą się prace. To jest tajemnica również jakby handlowa, w jakim stronę. A mnie bardzo, panie sołtysie, boli, że pan tylko rozsiewa negatywne informacje, że nie mam pieniędzy na budowę szkół, że pan jakieś konflikty rozstrzyga między nauczycielami, a wójtem gminy. Ja nie, proszę państwa, nie ma konfliktów. Gmina otrzymała teren, w wyniku wyroku sądowego potwierdzono prawo gminy do terenu. Z innym państwem, dzięki pomocy szanownej rady, że zgodziła się, otrzymaliśmy więcej terenu. Tak samo od agencji otrzymałem teren blisko 40 arów. Negocjacje są prowadzone i droga będzie. Mamy podpisaną umowę z firmą i myślę, do końca października, w miesiącu marcu dokonamy wreszcie ostatecznych tych ustaleń. Były pierwsze rozmowy, pan nie zaakceptował takiej i proszę państwa, to są negocjacje, ile to rzeczy negocjuje się i później dochodzi się do konsensusu. Powiem tak, pan prowadzący tam działalność gospodarczą chce rozwiązania problemu komunikacyjnego i na tyle jest elastyczny, że osiągniemy, uważam, konsensus i szanowną radę tą rzeczą poinformuję. Panie Aniu, kto będzie chciał się zainteresować z rady, to zainteresuje. Tutaj tak wkrótce pokazujemy tylko, jak wygląda wstępny ten projekt. Oczywiście wszystko będzie ewentualnie realizowane na początku przyszłego roku, czyli na wiosnę. Jest to koncepcja, żeby dopasowane rośliny, żeby były jak najmniej konieczność pielęgnacji przy nich. Myślę, że dosyć fajna koncepcja. Tutaj pani nam przedstawiła i tak mówię, tylko kwestia realizacji przyszłego. To znaczy tak, już, tylko odpowiem, to nie wymaga pozwolenia absolutnie na budowę. To jest projekt taki wykonawczy dla wykonawcy. Proszę bardzo, panie przewodniczący, szanowna rado, panie wójcie. Ja odnośnie tutaj jeszcze zdjęcia. Ja się cieszę, że pan wójt pokazał to zdjęcie, bo... Ale prosiłem o pytanie. Tak, pytanie. Kto to ma posprzątać? Czym to jest zadanie po spontanie śmieci na terenie komunalnym? Proszę państwa, każdy ma tytuł prawny do terenu. I proszę pana,
Nie może być tak, że ludzie, jeżeli klub sportowy ma tytuł prawny, tytuł ponosi, dana jednostka ponosi odpowiedzialność za cały teren. I proszę pana, nie może być tak, że również pewnie ludzie piją i po sobie nie sprzątają. Nie będzie zakład usług komunalnych, dostaje klub dotacje i po sobie nawet nie posprząta. Ludzie, co myślicie, że będziecie robić imprezy i wszystkie do szkolnego kontenera wyrzucać śmieci? To trzeba wreszcie, nie tylko są prawa, ale są też obowiązki. Każdy klub ma teren, umowę użyczenia, zaraz pani ta przyniesie, kto ma daną nieruchomość i on ją zarządza, w pełni odpowiada za to. A od tego, proszę państwa, powiedzcie, i czy my mamy dawać na tą policję? W parkach piją ludzie. Gdzie należy spożywać alkohol w parkach? Powiedzcie mi. Gdzie jest policja? Starczyła, że prewencja nie ścigać ludzi w Minkini, czy rogatka jest podniesiona, tylko pojechać, tu piją, zwrócić uwagę, później mandat zrobić. Widzieliście, żeby nasza policja interweniowała kiedyś? Proszę państwa, przechodzę w parku, jest kosz, koło kosza, nie, butelki zostają po piwie. Nie będę mówił, kto pije, bo wszyscy wiedzą, kto w Lutyni tam pije, tylko nie mamy skuteczności egzekwowania naszych obowiązków. Ale myślę, że jak będą zrobione oświetlenie w parku i zamontowane kamery, to wówczas będziemy mieli w celach dowodowych, kto pije i skierowanie. Będzie pani Monika w ten czas przejrzy dokładnie, kto z jej podopiecznych tam spożywa alkohol i będziemy wnioskować o ukaranie do Sądu Wrocławskiego bo innego wyjaśnienia. Proszę bardzo, czy są pytania? Nie widzę, zamykam punkt 7. Przechodzimy do punktu 8, zakończenie obrad. W okazji nadchodzącego nowego roku pragnę złożyć panu radnym, jak i zaproszonym gościom wszystkiego najlepszego. Wiele pomyślności zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, również waszym rodzinom. Wszystkiego najlepszego. Ponieważ rok 2014 kończy naszą wspólną kadencję, w listopadzie odbywają się wybory. Tak jak ktoś tam z państwa, no to życzę mu powodzenia. W związku z wyczerpaniem porządku dzisiejszych obrad zamykam 38 sesję. Proszę bardzo. Proszę państwa, mogę pani radny? Proszę państwa, chciałbym państwu w tym nadchodzącym nowym roku życzyć wszystkiego najlepszego i dziękuję za taką rzetelną, gospodarczą dyskusję. Proszę państwa, że teraz tam się różnimy co do pryncypiów, ale na tyle zawsze Rada swoją mądrością większość moich projektów popiera. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i życzę państwu zdrowia. Będzie zdrowie, jakoś nam się udali. Zapewniam państwa, że ten budżet, który dzisiaj dziękuję uchwaliliście, na tyle będzie elastyczny, że będziecie wszyscy zadowoleni w przyszłym roku. Panie skarbniku, ja wiem, że mamy dwa podejścia do życia. Pan mi ciągle leje zimną wodę na głowę, żebym optymistycznie nie patrzył. I to panu chciałem podziękować również pracownikom, a głównie panu skarbnikowi za rzetelne i nieraz takie tonujące podejście do spraw budżetowych. Jeszcze raz proszę państwa. I przepraszam za ewentualne nieraz moje, nie ma pani, że nieraz mój głos powoduje tak, że nieraz ktoś bierze, że ja kogoś chcę ewentualnie czy obrazić, czy coś. Nigdy w moich działaniach nie było, że kogoś zamierzam świadomie czy urazić. Jeżeli ktoś czuje się urażony, to przepraszam. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego lepszego w 2014 roku i zamykam 38 sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo.